Oh man, co ja najlepszego narobiłem? Widzieliście to? Skasowałem dosłownie statek. O lol. I się utopiłem. No nie, ale w sumie jest to blisko, więc nie będę edytował tego. Ale jak sami zresztą zauważyliście, skasowałem ten wielki statek, więc troszeczkę za wcześnie bym się udał na Orkson. Więc trzeba w takim razie lecieć dalej tutaj. Może nam się uda jakąś złotą śrubkę zebrać? Musiałem się trochę nad tym zastanowić i pogłowić. A to chyba nie jest zabronione, biorąc pod uwagę, że... No kurde... Chcę też się pokazać z jak najlepszej strony, I guess. W ogóle za dużo I guess mówię, to przez Pixela. To wszystko jego wina. Jak Pixel to oglądasz, to pozdrawiam. Za dużo tego słowa gadasz i ja potem po tobie powtarzam. Swingshot, kurde, czemu mi się na blaster przełączyło? Nie mam zielonego pojęcia. Au? To bolało. I chyba kolejny statek będzie musi zbombardować, tak sądzę. Albo kolejne statki. Więc bam glow i lecim z koksem. Dawaj. Zniszczył się, kurde, stateczek. Oho. I kolejny. Może pójdźmy na samą górę. Chyba że jest tutaj jakiś gadżetron czy coś. O, sfokusujmy się, to będzie dobre. O, padło się komuś. I żadna platforma z tego nie powstała, szkoda. No trudno, swingshot i lecimy dalej. Dzięki za śrubki, by the way. No, zaatakowałbym se statek, ale no niestety nie mam ammo wystarczającej i to jest trochę dupka. Tak teraz dupka mnie piecze, szczerze powiedziawszy przez to. Bo muszę się teraz cofać do gadżetronu, a gadżetron, biorąc pod uwagę, że jest na początku, to jestem w dupie, innymi słowy. Ej, to aż tak źle nie poszło, to było dosyć szybkie. No biorąc pod uwagę, że jeszcze tam te dwa statki plus ten, no mamy co do roboty tutaj. A ja już chciałem opuszczać tę planetę, jaki ja niedobry. Swingshot i jadziem z koksem. Może tak gadżetron ktoś by tutaj dał, nie obraziłbym się, tak szczerze. Ej, no w sumie to wystarczy tylko to atakować. A myślałem, że tutaj trzeba ten... Trzeba całe te statki atakować tymi bombami, więc co ja w ogóle najlepszego narobiłem? Niepotrzebnie ammo traciłem. Ajajajajajajajaj, kurde. Ale tak, złota śrubka jest moja. Nie wiem, ile już ogólnie mamy zebranych całościowo złotych śrubek. Chyba gdzieś będzie można to potem podliczyć. Tak, jak będziemy, kurde, planety zmieniać. Ej, ale ja jeszcze tam mam do zniszczenia statek, goddammit!
Swingshot, gdzie jest? Ta platforma mnie kurde, no, czy ta łódź, w sumie nie wiem co to jest. To coś mnie wkaże, bo się tak strollowało, że to jest szok. No dobra, mogę wrócić do domu, ale ja nie chcę jeszcze wracać. I co, całą drogę będę musiał od nowa przechodzić? Nie. Nie muszę. A, dobrze! Dobrze, kurde. Tak trzymaj. Dziękuję za uwagę. Właśnie zrobiłem to, co chciałem zrobić. To było bolące. To mnie bardzo bolało. I super! Kolejny statek poszedł w eter. A teraz tak szczerze, to wypadałoby jeszcze tamten znaleźć statek, który nie został zniszczony. Tak, jest tam, widzę go. Więc mając złotą śrubkę może... Kurde! Ała! Więc to, co chciałem powiedzieć, to to, że mając złotą śrubkę teraz możemy iść dalej z tym poziomem i zobaczymy, czy może nam się uda jeszcze jedną zdobyć. To będzie zbyt piękne, jak mi się uda jeszcze jedną zdobyć. Serio. Wtedy będzie już liczone, że wbiłem... Tak szczerze? 2, 4, 6, 8... No z 8 złotych śrubek na jednej sesji, albo 9 będzie. Ale trzeba się tam dostać, więc... Pozwólcie, że zrobimy coś takiego. Dokładnie tak. O to mi chodziło. Czy jeszcze jakiś statek jest do skasowania? Chodźcie tutaj. Wszystkie zostaniecie skasowane. Obiecuję wam. I wróciliśmy z powrotem. Jesteśmy, gdzie jesteśmy? Fajnie byłoby się tam do góry dostać, ale pewnie jeszcze za wcześnie jest na to, żebym dostał się gdzieś w tamte... Ej! Ale tam pominąłem statek kolejny. Czy to mi gdzieś coś otworzy, jakąś drogę? Kurde, najgorsze jest to, że widzicie, pominąłem takie łatwe rzeczy. Ja pierniczę. A nie sądziłem, że ten statek się w ogóle tam zespawni z powrotem. A może ja go nie kasowałem wcale? Nie skasowałem tego statku, kto wie? Aj, Gadgetron, gdzie jesteś? Trzeba wrócić do Gadgetronu. Naładować samo i spróbować skasować to. Może będzie jakaś cutscenka, czy nam coś się odblokuje. Więc Gadgetron, wracam do ciebie. W porządku, jesteśmy gdzie jesteśmy. I teraz... A, zapomniałem użyć tego. No, Devastator spróbujmy. Dobra, został skasowany. Aha, dostałem skill pointa. Woo, jeszcze lepiej. Destroyed. Haha. Dobrze. Dobrze, kurde. Jeszcze skill pointa zgarnąłem. Jezus Maria, co się dzisiaj ze mną dzieje? Okej, na początku się trochę plątałem, ale teraz kurde idzie mi fantastycznie, wręcz mogę powiedzieć. Zobaczymy, czy w ogóle jak udamy się do statku, to będzie mi powiedziane, że... Ej, tu jest u góry złota śrubka. No nie gadajcie! Na początku jest złota śrubka, a ja o tym nie wiedziałem. Jak ja się mam tam dostać? Da się tam chyba jakoś dostać, co nie? Ale jak? Sprawdźmy w ogóle, czy mamy wszystko tutaj zrobione. No możemy niby na Orkson lecieć, niby mamy mission complete, ale... Jak zdobyć tą złotą śrubkę, ja się pytam. Nie odpuszczę, ona jest tak blisko mnie. Ja tej złotej śrubce nie odpuszczę. Czyli kolejne godziny będziemy spędzali na Gaspar. Jej! No dobra, jesteśmy z powrotem. Widziałem, jak zdobyć tą złotą śrubkę, aczkolwiek niby potrzebny nam jest jeden upgrade, który pozwoli nam dostać się tutaj, ale... YOLO!
YOLO, kurde. Ja na YOLO tutaj polecę. Ja dam radę. Ja nie dam rady, no kurde, proszę was. Patrzcie, kurde. To się nazywa, kurde, pro akcja. Pro 60 akcja to była. I co? Jest nasza złota śrubka, proszę bardzo. Wcale nie muszę mieć żadnych upgrade'ów ani nic. Co tak, o, przeleciałem. To była Pro 60 akcja. Jestem z siebie dumny. I teraz mogę powiedzieć, że już mam zaliczone na 100% Gaspar, więc elo. Jezus, no patrzcie, kurde, 100%, no 2 na 2. Batalia 2 na 2. Umbris 2 na 2, to jest razem 2, 4, 6. I jeszcze byliśmy na RED zdobyć jedną... Nie, przepraszam, nie na RED, tylko na Novalis. Więc mamy 9 śrubek zebranych złotych. Nice! Dobra, czas na Orkson. I tutaj też mamy dwie złote śrubki. Ale tam mi się raczej nie uda. Niestety, unlucky. Ta, gramy sobie teraz z klankiem. A dlaczego? Ponieważ wytłumaczę wam to. Więc tak, Ratchet nie może oddychać na tej planecie i potrzebuje właśnie maski 02, albo przepraszam, O2, która da mu tlen. Zresztą, czy to jest w ogóle dziwne? Spójrzcie sobie w ogóle na ten zielony pył albo dym unoszący się na tej planecie. Podejrzewam, że jest to gaz trujący. I gdyby Ratchet chodził tutaj bez maski, to prawdopodobnie zadusiłby się i tyle byłoby z naszego Lombaxa. Z jednej strony to byłoby cool, biorąc pod uwagę, jakim on się dupkiem stał względem klanka, ale z drugiej strony, no, trochę byłoby to głupie. Więc sądzę, że dobrym pomysłem będzie pójście do przodu i zdobycie tego, co mamy zdobyć.